Siemanko widzowie, ja nazywam Siadek. Zapraszam Was na kolejny odcinek z prezentacji mapek. Dzisiaj będziemy sobie sprawdzać mapkę Alteiche Westerwald. Ja tej mapki jeszcze nie sprawdzałem, także będę sprawdzał ją z Wami pierwszy raz. Słuchajcie, w takim miejscu się tutaj respimy. Wallenhof, tak się miejscowość nazywa. Okej, wchodzimy, lecimy, zobaczymy co tutaj jest. Czyli tak, tu mamy jakiś trigger. Na co? Na spanie, bo jest sen. Dobra, okej, tu możemy się wyspać. Czyli do budynku wejść nie można, okej. Tutaj mamy karmienie kur. Kupno kur. I tutaj mamy, na pewno się respią nam jajka. Niestety tych drzwi otworzyć nie możemy. Waltra, ale Waltra taka brudna, umursana, widzicie? No, ciekawy jestem tej Waltry. Waltra ma... Okej. Tu mamy silos na... zaczynamy od naszej gospodarki oczywiście. Tu mamy silos na nasze ziarna. Okej, ale ten trigger tu... coś z tym triggerem jest tu nie tak. Bo zobaczcie, tutaj... uzupełnij silos. Aha, tu możemy kupić ziarna, zobaczcie. Okej, czyli to jest taki silos z tym. I ten trigger troszkę tu się nie obraca jakby, ale okej. Dobra, wejdźmy do stodoły, zobaczmy co tutaj jest. Okej, kultywator Amazona. Tutaj mamy siewnik z broną mechaniczną Amazona. I rozsiewacz Amazona. Aha, tu mamy Amazona, tu mamy Kuna. Tu mamy, zobaczcie, przetrząsarkę, zgrabiarkę i kosiarki dwie. Tylną i przednią. Okej. Z tej strony wyśmy... A, czyli to taki dosyć spory hangar, widzicie? Okej, tu jakieś rzeczy leżą. Teraz tak, to jesteśmy tu. Tu mamy mieszalnik do paszy, do TMR-u. Aha, tu wchodzimy z powrotem do naszego tego, dobra. Okej. Teraz tak, tu mamy jakąś halę. Czy tu można wejść? Można, tu jest... Aha, czyli to jest obora. Okej. Tu jest obora. O, kostki siana, słomy nawet są, ale niestety nie można ich wziąć. Okej. No i tutaj pewnie będzie ta stodoła, co? A jak? No te kostki słomy fajnie tutaj są, tylko szkoda, że to nie jest taki magazyn, że można było zmagazynować tutaj. O, widzicie, ten trigger już jest normalny, ten, nie? Się obraca, a tamten nie był, tamten był taki jakiś dziwny. Okej, ile my tu możemy mieć krów? Czekajcie, gdzie tu się kupuje te krowy? Czyli stodoła w sumie to jest taka, ta obora to jest standardowa, nie? Może trochę inny kolor ma, tekstury, ale taka standardowa. Krowy jakieś tu są, te pastwisko jest niestandardowe, zobaczcie. Ej, słuchajcie, te pastwisko jest całkiem fajne. Okej, tutaj możemy... obornik, ale zobaczcie, te pastwisko... naprawdę całkiem fajnie zrobione jest tutaj tak pod górkę. Ta trawa taka, wiecie, jedne zielone chwasty, drugie taki ten. Bardzo fajnie to jest zrobione. Zobaczcie, to pastwisko aż tam się ciągnie. O kurde. No to faktycznie, to jest fajnie zrobione. To mi się podoba, że to pastwisko jest takie duże. Naprawdę fajnie wygląda to. Tylko teraz tak, nie widziałem trygera, gdzie kupić... gdzie kupić krowy? Czy to tutaj? Nie. Zamknij bramę, to nie, to tutaj. Teraz otwórz drzwi, dobra. No jakby nie ma trygera, nie wiem gdzie jest tryger na kupienie krów. No ale okej, na bank gdzieś tutaj jest po prostu. Ja go teraz na razie nie widzę. Okej, nic tu się nie zmienia. Dobra, później może znajdziemy. Słuchajcie, tutaj mamy silosy na kiszonkę. Też bardzo fajnie, bo tu przy pastwisku jest od razu zrobione. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Strefa obornika. Tu mamy silosy, zobaczcie. Fajne silosy, takie dosyć spore. Silosy, bardzo fajnie. Ławeczka, fajnie tu jest zrobione, no.
Tutaj mamy magazyn, przypuszczam, belek, tak? Aha, bale and pallet storage, tak. Czyli tu możemy trzymać siano albo palety. Też fajny magazyn. Powiem wam, nieduży obszarowo jest ten teren, ale bardzo fajnie pomyślany, tak? Tu mamy pod wiatką jakieś maszyny. Okej, beczka. Tu mamy wjazd na pole, dobra. A tutaj jeszcze pójdziemy sobie, zobaczymy. Aha, tu mamy kolejne maszyny, czyli takie zadaszenie. Tu mamy też maszyny, przyczepy i tak dalej. Co to jest? To jest jakiś silo, feed silo. Aha, czyli tu można pewnie też kupić jakieś rzeczy feed silo, czyli pewnie jakiś na TMR silos albo coś takiego. No, ciekawy jestem. Okej, tu wróciliśmy do punktu wyjścia. Tu jest nasza przyczepa, taka, samo, taka wiecie, płaska. Okej, mamy fędzika. Dobra, idźmy sobie tutaj, pójdźmy sobie na pole. Te pole numer 20 jest też nasze. Zobaczcie, tutaj cały czas jest to pastwisko dla krów. Bardzo fajnie. No i tutaj jest nasze pole. Pole, zobaczcie, dosyć spore, nie? Naprawdę kawał pola. O, tam jest trigger do kupienia krów. Zobaczcie, zobaczymy, ile tutaj się kupuje krów. Przypuszczam, że tutaj będzie też brama wjazdowa. Patrzcie, jak super, świetnie. Naprawdę, super jest to zrobione. Można tu wjechać, krowy, coś tutaj ten. Naprawdę fajnie to jest zrobione. Mega, podoba mi się. 80 krów można mieć. Bardzo, bardzo fajnie pomyślane. Super, jeszcze tak w dołek się zjeżdża, drzewo fajne. Super jest to pomyślane, naprawdę. Te gospodarstwo stąd naprawdę mega wygląda. Podoba mi się ta mapka. Jeżeli chodzi o gospodarstwo, tak? Teraz tak. Przyspieszymy sobie może te chodzenie. Pójdziemy sobie tutaj. Co jest tutaj? Tu mamy chyba tartak po prostu. Jakiś, okej. Tu mamy pewnie coś z mlekiem. Milch, butter, tak. Kaiser, czyli ser. Okej. Tak, tu mamy tartak. Tu mamy mleczarnię, można sery robić i tak dalej. Tu mamy jakiś po prostu skup na coś. Fajnie. Fajne te budynki są też, wiecie? Powiem wam, naprawdę fajnie to wygląda. Okej. Dróżki są takie, widzicie, wąskawe. Ale też ładnie wyglądają. Te budynki też naprawdę fajnie wyglądają. Takie, powiem wam, inne. Tu ktoś w kółko krzyżyk grał, nawet na ulicy. Tu jest jakiś taki park. Ta miejscowość, powiem wam naprawdę. Tutaj coś pisze. Jegrober, Diesturne, Destofester, coś tu nie mam pojęcia, co to jest, o co tu chodzi. Jak ktoś zna niemiecki, może w komentarzu przetłumaczyć, co tu pisało. Okej, bakery. Tu widzę, bo chleb leży, czyli te... piekarnia, tu jest jakaś restauracja. Fajnie, naprawdę fajnie. Zobaczcie, jest ruch drogowy. Okej. Co tutaj mamy? Tu mamy jakiś skup kolejny. Jakiś skup, tylko nie wiem jaki. To jest jakiś klub sportowy chyba. Zobaczcie, boisko jakie fajne, nie? Naprawdę mega. Tutaj przy boisku jest pole. Ten domek to wygląda mi jak przędzalnia. Ale on jest budynkiem statycznym chyba. To jest jakiś klub. No, świetnie to wygląda, powiem wam. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Tu mamy znak, że tylko zakaz motorów i tak dalej. Tutaj mamy jakiś silos. Tu mamy wodę. Możemy nabrać, bo tu jest staw, tak? Niby. Tu jest gdzieś woda. Aha, tu jest staw. Okej, stawik taki mały. A to fajnie pomyślane, zobaczcie, tu jest staw, jest młyn jakiś, tu można nabrać wody, dobra. Tu są też jakiś coś tutaj, jest skup. Czekajcie, co tutaj? Młyn zbożowy, okej, czyli to jest młyn zbożowy, bardzo fajny młyn zbożowy. Dobra. Tu mamy kolejny, po prostu sklep chyba, taki zwykły po prostu sklep zrobiony, skup, też bardzo fajny. No i ta miejscowość naprawdę mega, mega straż pożarna. Zobaczcie, jaka fajna straż pożarna. Można tu nie wejść? Można, zobaczcie, patrzcie, można tutaj się pobawić nawet ze strażą. Tu jest woda. Ej, naprawdę fajnie to wygląda tu.
Tu nie można wejść. Tutaj też nie można. No ale tam fajnie to wygląda, naprawdę. Okej. Tu jest kolejny skup, czyli jakaś restauracja. Dobra, tu jest fajna, dłuższa taka droga. Tu jest jakaś firma ogromna. Thomson Wiech Wandel jakiś. Aha, to jest po prostu handlarz zwierzętami. Też bardzo, bardzo fajny. Zobaczcie, jest zrobiony fajnie. Takie duże hangary. Okej. Dobra. Tu jest koniec mapy chyba. Tak, tu jest zakończenie mapy. Po prostu tak się w ten sposób mapka kończy. Teraz tak, tu jest jakiś hangar, który też przypuszczam można kupić sobie, jakaś hala. Co tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś, słuchajcie, pastwisko. Sossenhof. Ej, to jest chyba drugie gospodarstwo. Patrzcie na to, to jest drugie gospodarstwo. Tylko wiecie co, na tym gospodarstwie, i tutaj też są krowy, tylko na tym gospodarstwie nie ma, a przynajmniej nie widzę. A nie, jest dom. Dobra, jest. Czekajcie, spróbujemy, zobaczymy, czy da się to kupić. Czy jest tutaj... Dodamy sobie tylko pieniądze. Dodaj kasę, zrobimy tak. Ok, i teraz zobaczymy, czy można ten teren kupić i czy jak go kupimy, to czy on nam tutaj się... Okej, okay, to kup. Dobra. Zobaczcie, tak, no, dało się tutaj fajnie. I tutaj znowu mamy oborę dla krów. Super, fajnie, no. Tu mamy a nie, tutaj mamy dla zwierząt. Stable. No, taki inny, powiem wam. Ale bardzo fajny. Widzicie to? Dojazd tutaj z boku też, tak? Na gospę. Fajny, fajny, no. Bardzo, bardzo fajnie. Podoba mi się, naprawdę podoba mi się ta mapka. Idźmy sobie tutaj dalej. Takie, widzicie, tereny są... Raz góra, raz dołek. Westerwald, tutaj jest jakiś skup też. Też jest fajny, zobaczcie, taki wjazd dookoła. Świetny. Pola nie są takie, wiecie... O, tu jest fajnie zrobione, że tu jest trochę rozsypane tego, tej kory. Tu mamy pole. No, powiem wam, naprawdę jestem pod wrażeniem tutaj tej mapki. Tu jest nasze, tam, nasza ta gospa. Pójdźmy sobie dalej, zobaczymy. Tu mamy też takie, widzicie, jest kupa lasów do wycięcia w razie czego. Także jest co wycinać. Tutaj mamy też jakiś skup chyba. Albo to jakoś z tyłu się wchodzi. Się dojeżdża, tędy się wjeżdża, okej. Okay. Tu mamy kruszarkę po prostu. A tu mamy Grafhandel Alteische. Wiecie, te budynki wyglądają do siebie bardzo podobnie. Ale są fajne. No nie jest tak, wiecie, że wygląda podobnie, ale jest beznadziejna mapa, tylko naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj, dobra, tutaj production plant, to zobaczymy jeszcze sobie. Czy tu jakieś mamy, aha, oliwę, cukier, frytki i coś tutaj się wytwarza jeszcze. Okej, okay, snaki jakieś są, Alteische 1-3. Dobra, słuchajcie. Czy my mamy tu jakieś dodatkowe uprawy? Nie, zwykłe uprawy, nie ma żadnych dodatkowych. Okej, okay, to byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. Teraz tak, tu jest jedna gospa, tu jest druga gospa na środku. Teraz czy jeszcze jest tu jakiś teren taki gospodarczy, który byśmy mogli kupić? Ten po to 44, co to jest za pole? To jest po prostu pole, czy to co to jest? Production. Ojej. Uderzyłem tutaj w ten, w mikrofon. Poczekajcie. Dobra, już jestem. Czyli tutaj jakby kupiliśmy ten plac, cokolwiek ten plac tutaj, do czego on jest.
To ja nie mam zielonego pojęcia. Ale tak jakby kupiliśmy o ten oto plac tutaj. Ale po co? Nie wiem, w każdym razie ten plac był do kupienia, kupiliśmy ten plac. No dobra, ciekawie się robi. Okej, dobra. Dobra, niech się zapisze. Teraz tak, co tu jeszcze można zobaczyć? Ciekawi mnie o to 43, żeby kupić. I zobaczyć, co to w ogóle, słuchajcie, jest. Podgląd mapy. Wiejski tartak. To jest o te... Aha, to jest ten hangar, dobra. Okej. Czyli to jest taki jakby dodatkowy magazyn tutaj przy tych krowach. Ale te pastwisko naprawdę mi się bardzo podoba. To jest po prostu dodatkowy hangar, który mogliśmy sobie kupić, nie? Słuchajcie, no nie wiem, to by było chyba tyle z tej prezentacji. Może polećmy sobie jeszcze tylko do góry, zobaczmy sobie jeszcze tą mapkę z lotu ptaka. Ale powiem wam tak, jeżeli ktoś lubi takie niemieckie klimaty, no to muszę powiedzieć, że... Gdzie tu jest ten tryb latania? Dobra. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę fajna mapa. Muszę wam się przyznać, że naprawdę jest super mapka zrobiona. Zobaczcie, o, tu mamy jakąś willę, ja, patrzcie. Z basenami, cudawianki, panie. Uhu, tego nie widziałem. Fajnie zrobione jest. Mamy tutaj, zobaczcie, taki ogromny też magazyn jakiś. Tego też nie widziałem, nie? No i widzicie, jeszcze dużo rzeczy tu nie podkrywałem, nie pochodziłem. Tutaj to byliśmy. Tu jest straż pożarna. Aha, bo poszliśmy tamtędy. No, jak widzicie, mapka jest naprawdę, naprawdę fajna. Górzysta, są jakieś tam fajne widoczki tutaj. Także myślę, że możecie śmiało tą mapkę... Tu mamy kolejne pastwisko, zobaczcie. Na krowy. Brakuje mi tylko na przykład owieczek tutaj, jakieś pastwiska dla owiec, brakuje mi jakieś pastwiska dla na przykład jakiegoś chlewu dla świń i tak dalej. Ej, czekajcie, tu jeszcze jest jakaś gospa. Czy to jest jeszcze gospa do kupienia? Chyba tak, zobaczcie, tu jest Donhof. To jest chyba jeszcze jakaś gospodarka do kupienia. A jak? Zobaczcie, fajnie. Czy ona też jest na krowy? Czekajcie, wyłączymy tylko tryb latania. Czy ona też jest na krowy? Zobaczcie. Ale budyneczki są już inne, widzicie? Są budynki takie fajnie zrobione. No tutaj krówki tak trochę mają ograniczone to miejsce. Mamy magazyn palet. Tu jest jakiś taki hangar. Mamy silos. Mamy tutaj kolejny hangar. Mamy silosy. Tu mamy też kolejny budynek, gdzie można trzymać. Mamy jakieś zadaszenie. I mamy silos. Powiem wam naprawdę, pod wrażeniem jestem. Pod wrażeniem jestem teraz tego. I tu jest trigger na spanie. Dobra, czyli to taki starszy dom, starsza gospa. No, powiem wam naprawdę, na multiplayer nawet, tutaj z kimś sobie pograć, bardzo, bardzo fajna mapa. No, naprawdę, świetna. Dobra, słuchajcie. No to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli podoba wam się ta mapka, to zachęcam was do pobierania. Link będziecie mieli w opisie filmu. No, naprawdę jest fajnie, powiem wam. Dobra, zostawiam was z takim oto widoczkiem. Tutaj może tak na to, o, na to pole takie, o, tak fajnie tutaj wygląda to wszystko w górze. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku ze sprawdzania map. Jeżeli podoba wam się mapa, zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję na kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!